Cześć, jestem Fara i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową betę 053 i sprawdzimy, jak działa nowa emotka Mr. Beasta oraz przetestujemy sobie nową mapę Mr. Beast Warehouse. A wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli uważacie, że ten skin jest totalnym szefem. Zobaczcie, na plecach mam przekozackiego dinozaura, a na głowie pterodaktyla. Możecie też napisać w komentarzu, który z nich jest bardziej cute. Generalnie ten chłop trochę przypomina mi Freda Flintstona, co nie? Jest troszeczkę takie podobieństwo. Dodatkowo dzisiaj przetestujemy sobie jeszcze kilka nowych skinów, które odblokowałem w ostatnim odcinku. A nowa emotka, która jest do przetestowania, to, moi kochani, legendarna emotka. Nie, emotka wyjątkowa. Jak widzicie, torba pełna cashu, wypełniona aż po brzegi. Więc, moi drodzy, wybieramy sobie tą emotkę i będziemy za chwileczkę ją testować. Wyczyśćmy sobie tutaj wszystko, wybieramy mapę Mr. Beast Warehouse. Ta mapa jest generalnie podzielona na trzy jakby sekcje, więc za chwileczkę sobie sprawdzimy i postaramy się ją przejść na różne sposoby. I love Carl Mom! Taki sam Zeppelin występował w filmie u Jimmy'ego, więc jak ktoś oglądał, no to wie, co to był za odcinek. Dobrze, moi drodzy, skupmy się na tej mapie. Co my tutaj mamy? Na początku mamy taki tor przeszkód rodem z parku trampolin, że mamy takie pianki i musimy sobie skakać, na przykład hop, 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 woo! I jak wpadniemy w pianki, to te pianki nas zwalniają. No dobra. Mamy też naszego pterodaktyla, który się nie chowa. Ja cały czas latam. W przypadku Lamborghini było tak, że jak używałem Lambo, jeździłem Lambo i podskakiwałem, to Lambo się chowało. A tutaj ten skin jest cały czas aktywny. Zarąbista sprawa. Okej, wow, 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 wow. Jesteśmy. Dobra, teraz sobie wskoczmy tutaj i postarajmy się, wow, przejść to w jakiś łatwy sposób. Mamy tutaj drugą część, o której mówiłem. Tamta była pierwsza część, czyli taki tor przeszkód. Teraz mamy tutaj fabrykę czekolady Jimmy'ego i mamy takie śmigła, które, zobaczcie, one co jakiś czas znikają. Sprawdźmy, czy te śmigła znikają za każdym razem te samo? Nie. Chyba kręcą kółko. Teraz powinno pode mną śmigło się zapaść. A nie. Losowo po prostu to wybiera, jak to się zapada. Aha! Wpadłem do czekolady. Jak wpadamy do czekolady, no to niestety, moi kochani, respimy się na początku jakby tego etapu. Dobra, mamy taką fajną gondolę ze smokiem. I o kurcze, czy wy to widzicie? Mamy też takie wielkie młoty, przez które muszę przeskoczyć i można łatwo zostać zrzuconym. Ej, to nie będzie wcale takie proste, żeby tu środkiem przejść. Dobra. Hop. Jestem? Nie da się! Kurcze. Widzowie, ja nie sądziłem, że to będzie aż tak ciężki stage. Hop! Naprawdę się nie da! Co? Ja muszę to przejść środkiem, bo nie wytrzymam zaraz. No! W jaki sposób mam to zrobić, żeby nie zostać stukniętym? Nie no, ten chłop to zrobił od razu, no ha, ha, halo! Bo zaraz odpadnę! Odpadnę z bota... No nie da się, patrzcie. No normalnie się nie da. Hop. Okej, okay, hop. No nie! Nie! Niesamowite! To jest ultra ciężkie! Nie chodźcie środkiem, jak będziecie grali, bo to jest naprawdę ultra ciężkie. Okej! Okej! Udało mi się przeskoczyć, ale to naprawdę było fartem. Uwierzcie mi, że to był fart. I mamy trzecia część, czyli Olimp. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak to wszystko ładnie z góry wygląda. Wow! Wygląda to mocno. Patrzcie, po prawej i po lewej są kolejne takie etapy, które można przejść. Dobra, czyli następnym razem będziemy przechodzili tamtędy. No to let's go! No i przeszliśmy, no dobra. Czyli mamy mniej więcej pogląd na to, jak to będzie wyglądało. Póki co oceniam mapę na trudną, ponieważ jest podzielona na trzy etapy. Jest wiele dróg, którymi możemy się poruszać. No i tutaj będzie trzeba troszeczkę oskillować, żeby w tej mapie wykręcać spoko czasy. Dobrze, teraz postaramy się przejść prawą stroną. Only prawa strona. To tak powiem, uwaga, hop. Hop, dobra. Cyk. Tylko jedna osoba dochodzi do mety, może wygrać. Dobra, tu możemy sobie tak wskoczyć. Hop. Let's go. Okej. Cyk. Mamy tutaj te płotki. I zobaczcie, też po prawej stronie są kamery, czyli to wszystko się kameruje, tak jakby miało być, wiecie, u Jimmy'ego na filmie dostępne. No dobra, pyk. Okej, hop. I teraz latanko. Czy jestem w stanie wskoczyć na lizaka? Ej, odbiło mnie. Ale chyba jest możliwość. Dobra, sprawdźmy to. Cyk. Cyk, cyk, a! No i wpadam. Jeszcze raz, cyk. Wpadnę. A tutaj mogę wskoczyć? Patrzcie, da się tutaj też wskoczyć. No dobra, ale co dalej? Wyskoczę i wypadnę z mapy. Dobra, a jakbym tu chciał wskoczyć? Podbije mnie? Podbiło mnie elegancko i uwaga! Hop!
Wow, 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 tu jest niezła rzeźnia. Uwaga, uwaga, bo to jest masa przeszkód, ale się udało wskoczyć dalej. No i znowu ten piekielny młot. No, na którego na chwilę obecną nie mam taktyki. Dobra, chyba to trzeba po prostu tak wskoczyć. I co dalej? Hop, śmigło. Nie! Nie udało mi się sprawdzić do końca tej mapy, bo jakiś Tamila 12 wygrał przede mną. No okej, okay. Troszeczkę się bawiłem tutaj, ale nie szkodzi. Teraz zmienimy sobie skinka na jakiegoś innego. Może złoty Jimmy odda? Dlaczego by nie? Sprawdźmy, czy ten złoty Jimmy, jak będę nim chodził, to będzie on się świecił. Wybieramy. Ale zanim zaczniemy, chciałem odpowiedzieć na pewne komentarze, bo cały czas mnie pytacie, Farel, czy dodajesz do gry StumbleGuys i tak dalej. Zastanawiałem się nad tym, czy chcę mieć widzów znajomych i stwierdzam, że jesteśmy w stanie ugrać pewnego deala. Moi kochani, umówmy się, że jeżeli każdy, kto będzie miał aktywny kod Farel w sklepie StumbleGuys, to będzie mógł napisać w komentarzu swój nick gry StumbleGuys, a ja będę wam co odcinek wysyłał zaproszenia do znajomych. Po prostu będę losowo wybierał dane osoby. Dostępnych slotów znajomych jest aż 50, więc przez 50 odcinków będę dodawał jedną osobę. Mam nadzieję, że taki układ wam się podoba. Jeżeli tak, łapka w górę, piszcie swój nick w komentarzu i mam nadzieję, że ci, którzy najbardziej chcieli być moich znajomych, zostaną wybrani. Okej, okay, postarajmy się przejść jeszcze raz prawą stroną. Tylko postarajmy się też to teraz zespeedrunować. I przy okazji będziemy używali nowej emotki, właśnie! Bo bym zapomniał używać nowej emotki. Dobra. Padłem. Jak tak wpadniemy do basenu, jest totalny przypał, patrzcie, bo to nie jest wcale proste później wrócić na miejsce. Okej, okay, lecimy i uwaga, emota! Poleciał! Ale nie widziałem efektu tej emotki, ponieważ akurat w tym samym czasie zostali zgnieceni oni przez wielkie... Aha! Rękawice. O, dobra. To jest dziwne, że tylko z jednej strony jest wyskocznia. Uwaga, rzucam walizkę pełną cashu. Mr. Pista dostał rekin. Jeszcze raz, pełna walizka cashu i dostał. Dobrze, moi drodzy. Czyli ta emotka działa dosłownie tak samo jak banan, ale jest naprawdę mega fajna i ja będę chciał ją odblokować. Z pewnością będzie do odblokowania w jakimś turnamencie lub coś takiego. Zobaczymy. Ała! Czyli miałem tędy nie iść, miałem iść tylko z prawej strony. Dobra, wpadłem jeszcze raz. Łapcie walizkę, chłopaki, która wpadła do czekolady, najgorzej. Okej, okay, okej, okay, muszę poczekać. Hopsa. Hopsa. Dobra, przeskakujemy teraz tutaj. I coś mi się wydaje, że ta walizka może być takim okresowym przedmiotem, który już nie zostanie dodany nigdy do gry StumbleGuys, ponieważ będzie to właśnie eventowa emotka. Mm-hmm. Rozumiem, że jak spadniemy, zostaniemy niestety tak zrzuceni po chamsku jak ja przez młotek. No to wracamy na początek. No nie jest to... Kurczę, Felek, widzowie, bo jeszcze przegram ten tryb. Nie jest to wcale proste, tak jak mówiłem, ta mapa nie będzie prosta. W skali trudności dałbym jej nawet 8 na 10. Jeżeli jest tutaj jakiś początkujący gracz StumbleGuys, z pewnością będzie miał problem. Na przykład przejść tym właśnie to szlakiem, bo... Zobaczcie, 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 co się dzieje. Ach, bardzo mnie to drażni. Ale postarajmy się to przejść. 7 na 16 już dobiegło. Więc sporo osób już jest na mecie. A Farel dalej się moczy. Dobra, trzeba to rozegrać tak, że po prostu spadniemy między te małe młotki i nie zostaniemy uderzeni. Okej, okay, teraz podskakujemy. Okej, okay. Nie, 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 proszę, proszę, nie spadaj. Dobra. Młotek, głupi młotek, udało się. I uwaga, uwaga, uwaga. Śmigło! Wow! Wow! I jesteśmy u góry! No dobra, to jest coś niesamowitego. Tu się tak wszystko szybko dzieje, jak lecimy górą, że to jakaś masakra. Ale zobaczmy sobie jeszcze tą emotkę. Rzućmy, patrzcie, kasa wypada. Tak, kasa wypada elegancko. Damy sobie tutaj jeszcze zasadzkę na jakiegoś bocika. No dawaj, bocik, chodź, chodź, chodź. Zobaczymy, jak długo ta kasa leci. Dobra. I ląduje chłop. Patrz, nie, teraz, 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 walizka, walizka, walizka. Odejdź! Nie trafiłem go. Teraz, teraz, chłopie, wejdź w tą walizkę, proszę. Pokaż widzom, jak działa walizka. Nie udało się! Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Teraz walizka! Nie no, panie policjancie, co pan? Na walizkę miał pan wskoczyć. Rzućmy ją na środek, może tak, hop. Mi się wydaje, że to jest idealne miejsce. Dawaj, 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 dawaj! Nie! Dobra, podciąłem go jeszcze i wskakujemy. Dobra, bo zaraz to przegram i będzie przypał. I tak 15 wskoczyłem. Po prawej stronie zaliczyliśmy mapę. Czas zaliczyć mapę po lewej stronie. No i tak naprawdę dobiegnie do mety tylko jedna osoba, więc będzie ciężko na pewno. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu: jedziesz, Farel, jedziesz. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj to jest mega proste, bo te kładki jakoś za mocno się nie przechylają. Okej.
I tutaj jest przypał, bo nie rozumiem tego. Tutaj powinno być troszeczkę to inaczej zrobione. Powinno być tak, że te pięści nas zgniatają i jakby giniemy i respimy się. To by było najlepsze. Ale ta lewa strona, o dziwo, chyba jest najłatwiejsza. Da radę to wskoczyć? Patrzcie, da radę to wskoczyć. Ale wiksa, dobra. Hop. Okej, tutaj troszeczkę się to zbugowało i nie mogłem dalej biec. Mamy tutaj jakieś lizaki. Mamy tutaj też ten wiatrak. I uwaga, no i tu się zaczynają schody. Dobra, udało mi się to przeskoczyć. Co jest jeszcze ruchome młotki? Ale to zrobiłem. To było dobre. I teraz się cofa, przeskakuje. Prawie się udało, prawie się udało. Dobra, dobra, śmigło, błagam. Tak, jestem u góry, ale prędkość. No i to mi się podoba. To mi się podoba, moi drodzy państwo. Teraz w łatwy sposób udało mi się przejść. A czy jestem w stanie uszukać na przykład wygraną i stanąć sobie tutaj z tyłu? Jestem. A czy jestem w stanie wskoczyć na kamerę? Nie da się. O kurczę, i co teraz? Respię się tutaj z przodu. No dobra, a czy jestem w stanie wskoczyć na tę ręce? Dobra, jestem w stanie. Wow, 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 wow. Hop, 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 hop. Okej, prawie wyszło. Jakbym tutaj to wskoczył na to jakoś. Nie da się. A z drugiej strony sprawdźmy. Sprawdźmy co dokładnie. Czy faktycznie da się tutaj coś jeszcze zgliczować? Okej, nie da się. I ślizg też się nie da. No dobra, czyli jak widzicie, moi kochani, nie da się. Więc wskakujemy i zaliczamy pierwsze miejsce. Także moi kochani, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Tutaj macie kolejne odcinki z gry Stumble Guys. Jeżeli jeszcze nie oglądacie, no to obejrzyjcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!